Cześć, witam w kolejnym odcinku A to ciekawe. Skoro pisaliście, że lubicie żarty, to dziś przygotowałam dla Was 10 najlepszych dowcipów tygodnia. Zaczynamy! Facet chce się pozbyć kota, wywożąc go 4 ulice dalej. Przychodzi do domu, a kot siedzi na wersalce. Wywozi go dalej, ale kot znowu wrócił. Facet wywiózł go za miasto, po chwili dzwoni do domu, do żony i mówi: jest z tobą kot? Jest, a co? Daj go do telefonu, bo się zgubiłem. Zasypaną śniegiem tajgą jadą saniami Rosjanin, Polak, Niemiec i Amerykanin. Nagle do sań doskakuje stado głodnych wilków. Już mają ich dopaść, lecz Ruski wyrzuca Niemca. Wilki rozszarpują go, jednak po chwili znowu znajdują się przy saniach. Wtedy Rosjanin wyrzuca Amerykanina. Wilki rozszarpują nieszczęśnika, lecz znowu znajdują się przy saniach. Wtedy Rosjanin wyjmuje strzelbę i strzela do stada. Po chwili Polak pyta: dlaczego od razu ich nie zastrzeliłeś? Ruski wyjmuje butelkę wódki, coś ty, pół litra na 4? Przychodzi blondynka do banku i prosi o kredyt na miesiąc. Urzędnik pyta się, ile chce i jakie ma zabezpieczenie. Blondynka chce 35 tysięcy złotych na wyjazd na wakacje. W ramach zabezpieczenia zostawi swoje Lamborghini. Urzędnik, węszący dobry interes, daje jej kredyt i zabiera samochód. Po miesiącu blondynka wraca, oddaje 35 tysięcy i 14 złotych odsetek. Odbiera samochód. Zdziwiony urzędnik mówi, że sprawdzili ją i okazuje się, że ma konto w ich banku na 3 miliony dolarów. Więc dlaczego brała kredyt? Na to blondynka odpowiada: a gdzie ja bym znalazła płatny parking na miesiąc za 14 zł? Pewna rodzina zwiedza rezerwat Indian. Patrzy, a tu stary Indianin leży na środku drogi z uchem przyciśniętym do ziemi. Ojciec pyta go, co robi. Członek plemienia zaczyna mówić. Kobieta grubo po 30, troje dzieci, jeden podstarzały szczekający pies, 4-drzwiowy wóz jadący 40 km na godzinę. To niesamowite, krzyknął ojciec. Wiesz to wszystko słuchając z ziemi? Nie, mówi tubylec. Właśnie mnie potrąciły 5 minut temu. Nowy Jork, Central Park. Małą dziewczynkę atakuje pitbull. Podbiega młody mężczyzna i unieszkodliwia psa. Obserwujący całe zajście policjant podchodzi i mówi: jest pan bohaterem. W jutrzejszych gazetach napiszą: Nowojorczyk uratował życie dziecku. Ale ja nie jestem z Nowego Jorku. Nie szkodzi, będzie: bohaterski Amerykanin uratował dziecko. Ale ja nie jestem z Ameryki. To skąd pan jest? Z Palestyny. Nazajutrz w gazetach napisano: islamski terrorysta zamordował amerykańskiego psa. Lecą samolotem Polak, Rusek, Niemiec i Chińczyk. Lecą nad Chinami, Chińczyk mówi: my mamy tyle tego ryżu, że wykarmimy cały naród i jeszcze zostanie. Przelatują nad Rosją, Rusek mówi: a my mamy taką flagę, że pokryje cały kraj i jeszcze zostanie. Na terytorium niemieckim Niemiec mówi: a my mamy tyle hełmów, że okryjemy głowę każdego Niemca i jeszcze zostanie. Są nad Polską i Polak myśli, co powiedzieć. Wreszcie mówi: a my mamy takiego orła, co zje ten ryż, nasra w te hełmy, a tą flagą to se dupę wytrze. Mąż wyjechał w delegację, a żona postanowiła zrobić mu niespodziankę i kupiła nowiutką szafę do ich wspólnej sypialni. Przyjechała ekipa, zmontowała szafę, po jakimś czasie obok domu przejeżdżał tramwaj i szafa się rozłożyła. Zdesperowana kobieta dzwoni do firmy i tłumaczy, co się stało. Przyjeżdża ekipa, montuje szafę i dzieje się tak kilka razy. Przy kolejnym razie kierownik ekipy monterskiej mówi: wie pani co, muszę wejść do szafy i zobaczyć od środka, co się dzieje. Wchodzi do szafy, w tym momencie wraca mąż i wchodząc do sypialni krzyczy z zachwytem: kochanie, cóż za wspaniała szafa! I otwiera drzwi do szafy, a gość ze środka: wal pan w ryj, bo i tak nie uwierzy, że na tramwaj czekam. Moje przyrodzenie znalazło się w księdze rekordów Guinnessa, od tego czasu nie pozwalają mi wejść do księgarni. Przychodzi czerwony kapturek do babci, patrzy na nią przez chwilę i pyta: babciu, dlaczego ty masz takie wielkie oczy? Żeby cię lepiej widzieć. A dlaczego masz takie wielkie uszy? Żeby cię lepiej słyszeć. Babciu, a dlaczego ty masz takie wielkie usta? A widziałaś ty kiedyś penisa dziadka? Stewardessa dostała polecenie od kapitana, by w sposób dyplomatyczny i delikatny poinformowała pasażerów o tym, że samolot ma awarię i za kilka chwil się rozbije. Stewardessa wychodzi do pasażerów i pyta: czy wszyscy mają paszporty? Pasażerowie z entuzjazmem odpowiadają: tak! W takim razie niech wszyscy je podniosą i zamachają do mnie. Pasażerowie podnoszą paszporty w górę i radośnie machają. A teraz wszyscy rolujemy paszporty nad głową, rolujemy ciaśniutko, ciaśniutko. Pasażerowie entuzjastycznie zwijają dokumenty ciaśniutko. A teraz niech wszyscy wsadzą sobie je głęboko w pupę, żeby zwłoki dało się łatwo zidentyfikować. I na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. A to ciekawe, dajcie znać, czy podoba Wam się taka seria. Jeśli macie jakiś swój ulubiony żart, piszcie w komentarzach, a zobaczycie go w kolejnym materiale. Nie zapomnijcie też zasubskrybować kanału i jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zmotywuje nas to do dalszej pracy. Dzięki, cześć!